Pomódlmy się, kochani, zanim jeszcze będziemy słuchać słowa. Panie, Ty wiesz, że mamy mało czasu, ale chcemy też być utwierdzani w Twoim słowie. Mało czasu mamy tu na ziemi, ponieważ już wkrótce przyjdziesz też, Panie. Chcemy być też bardzo mocno przygotowani na Twoje przyjście. Wierzymy, że blisko jest Twoje przyjście, że już wkrótce ujrzymy Cię twarzą w twarz. Ale póki jesteśmy tu na ziemi, udziel nam Ducha Świętego, mądrości, poznania, abyśmy w prawdzie postępowali aż do dnia, kiedy się spotkamy z Tobą. Niech każde słowo i wszystko, co będziemy czynić, jest czynione na Twoją chwałę, Panie Jezu. Amen. Amen. Kochani, jestem naprawdę pod wrażeniem i Bogu wdzięczny za to, co mogliśmy już do tej pory przeżywać. Przerażony jestem tym, że mam mało czasu, natomiast przerażony jestem jeszcze czymś, ponieważ taka błoga atmosfera na samym początku była, a ja tu z takim wykładem, a ci, którzy byli ostatnio, pamiętają, o czym mówiliśmy i co rozpoczęliśmy ostatnio. I nie były to zbytnio zachęcające słowa, nie było to coś, co słuchaliśmy pewnie z radością i przyjmowaliśmy z takim odpocznieniem. Było to oczywiście Boże Słowo, ale to tym razem zastanawialiśmy się nad tym, co ma być obecne tu na ziemi, co się będzie działo, a wiemy, że Boże Słowo mówi, że dziać się będzie bardzo wiele i niezbyt ciekawych rzeczy. Jak za dni Lota. Mówiliśmy o tym, że Pan Jezus porównał czasy swojego powtórnego przyjścia tylko do dwóch okresów w historii świata, w dziejach całego wszechświata. Pierwszym z nich, jak pamiętacie, były czasy Noego. To były bardzo szczególne czasy, nie będę już powtarzał tego, jak bardzo szczególne to były czasy, jak bardzo przypominają dzisiejsze czasy. Ale nie tylko do czasów Noego przyrównał swój powrót. Przyrównał także do czasów Lota. I okazuje się, że czasy Lota są, wydaje się, bardziej ciemniejszymi, trudniejszymi i bardziej, można by było powiedzieć, sprośnymi czasami, które nastały w historii świata, do którego to Pan Jezus przyrównuje swoje nadejście, swój powrót. Więc niestety, ale musimy się przez chwilkę skupić na czasach Lota, aby móc jakby popatrzeć w te czasy i przyrównać. Jeśli one pasują do naszych czasów, Kościele, przygotuj się. Kościele, raduj się. Tak, raduj się, bo Pan przychodzi, ale też przygotuj się. Bo jeśli te czasy są podobne do naszych czasów, jak za dni Lota, tak będzie za dni przyjścia Syna Człowieczego. To, co było, powiada jeden z pisarzy, jeden z autorów jednej z ksiąg Bożego Słowa, to, co było, znów będzie. Co robiono, znów będą robić. Kiedyś śpiewano pielgrzyma i dzisiaj się go śpiewa. Co było, co robiono, dzisiaj także się i robi. A więc Salomon, który napisał te słowa, miał rację. Dobrze wiedział, że dzisiaj na wtorkowym nabożeństwie to, co robili nasi seniorzy kiedyś i dzisiaj my będziemy robić. Ale nie tylko to pewnie Salomon miał na myśli. To, co było już kiedyś, to, co świat widział, okazuje się, że znów będzie. Być może to, nie mówię nawet być może, jestem pewien, to, z czego Lot doświadczał w Sodomie, nie zakończyło się w Sodomie, niestety. Chcielibyśmy, ale znowu oglądać to niestety będziemy. O czym będziemy dzisiaj mówić? Zawarłem go w dwóch punktach. Po pierwsze, historia lubi się powtarzać. To jest takie już zmęczone słowo ludzi, którzy za wszelką cenę chcieliby zatrzymać historię i pewnych rzeczy nie dopuszczać znowu, aby się wydarzyły. W Izraelu panuje takie powiedzenie, nigdy więcej. Ci, którzy wiedzą, z jakiej przyczyny te słowa padały, dobrze wiedzą, z jakiego serca wychodzi to słowo nigdy więcej. Nigdy więcej Holokaustu, nigdy więcej wojny, nigdy więcej takich tragedii. Kiedy z pewnością już za niedługo będą obchody
tego, co wydarzyło się tam w Oświęcimiu, pewnie wielu z nich przyjedzie i powie to znamienne zdanie: nigdy więcej. Ale niestety historia lubi się powtarzać. Pewnie po I wojnie światowej wielu ludzi wołało: nigdy więcej. Takiej tragedii nie minęło kilka lat. Raptem kilka lat wybuchła II wojna światowa. A więc historia lubi się powtarzać. Specjalnie zawarłem tu taki punkt, ponieważ jakby inną historię przytoczymy podczas tego wykładu, która mówi o tym samym, o czym mówiliśmy tydzień temu. A przypomnę, bo są też tacy, którzy są dzisiaj gośćmi albo w ogóle pierwszy raz. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o tym, że w czasach Lota było jedno z największych, był to czas jednego z największego bezprawia, jakie kiedykolwiek miało miejsce na ziemi. Ludzie współżyli ze sobą, ale nie tak, jak się to czyni naturalnie. Jak podawałem we fragmentach, które cytowaliśmy sobie tydzień temu, tam to, co było grzechem numer jeden, to było pożądanie obcego ciała wbrew naturze. Czy to były zwierzęta, bo historycy o tym mówią, czy po prostu ta sama płeć. Dzisiaj się mówi homoseksualizm. A więc historia lubi się powtarzać i dzisiaj przytoczymy sobie kolejne fragmenty, ale także i drugi punkt, ponieważ obiecałem, że na następnym wykładzie wytłumaczymy sobie, skąd to wszystko się bierze. Czy to jest tak, jak mówią dzisiaj psycholodzy, naukowcy, socjolodzy i jeszcze inni mądrzy ludzie, że to po prostu jakaś choroba, że to jakaś przypadłość, że to genetyczne uwarunkowanie i tak dalej. My dzisiaj chcemy wejrzeć w Boże Słowo i w tych kilku minutach, które nam jeszcze zostały, się z tym tematem uporać. Kiedy otwieramy Boże Słowo, tym sztandarowym fragmentem, na którym się opieramy, który już cytowałem, jest fragment z Łukasza 17 rozdziału. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, a w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jasne, oczywiste jest to, że Pan Jezus, tak jak powiedziałem ostatnio, chciał nakreślić taką normalną egzystencję ludzi. Ludzie będą żyli, ludzie będą kupowali, sprzedawali, będą sadzili, szczepili i jeszcze inne rzeczy robili. Wszystko to, co można jakby nazwać życiem po prostu i życiowymi czynnościami, i wtedy przyjdzie Pan. Ale jak próbowałem udowodnić tydzień temu i w zasadzie na każdym poprzednim wykładzie, Pan Jezus, mówiąc, że jak za dni Noego albo jak za dni Lota, o czymś głębszym mówił, o czymś bardziej głębszym, o czymś bardziej wymownym. Kiedy mówię, historia lubi się powtarzać, mam na myśli to specyficzne wydarzenie, które miało miejsce w Sodomie, kiedy do domu Lota weszło dwóch gości. Lot ujrzał ich z daleka, siedząc w bramie, zaprosił ich do swojego mieszkania i tam ugościł ich tak, jak być może był uczony u stóp Abrahama, aby być gościnnym. Ugościł ich. Wiedział, że to są zacni goście, być może nie wiedział, z pewnością nie wiedział, jak zacni są to goście, ale wiedział, że gościnność jest absolutnie Bożą cechą, którą powinniśmy się charakteryzować. I tak ugościł tych swoich gości, ale niestety w pewnym momencie, jak czytaliśmy ostatnio, do jego drzwi zaczęli dobijać się mieszkańcy miasta, mężczyźni, którzy niezależnie od wieku próbowali dostać się do jego mieszkania, a raczej próbowali dostać się do tych dwóch zacnych gości, którzy przyszli.
I pamiętacie, mówiłem o tym, że tym mieszkańcom nie zależało na tym, aby po prostu wypić z nimi herbatkę, posiedzieć przy kawce i poopowiadać o starych dziejach, ale zależało im na tym, aby z nimi poobcować, mówiąc po staremu, współżyć seksualnie. Niestety, ale Biblia stawia sprawę jasno. Taki był zamiar i takie było pragnienie serca tych wszystkich mężczyzn, niezależnie od wieku, czy to starsi, czy to młodsi, a to o czym świadczy. To znaczy, że całe miasto od pokoleń, niezależnie od pokolenia, całe miasto było zdeprawowane, było pełne niegodziwości, czy to dzieci, czy to starcy. I dlatego Pan Bóg, kiedy z Abrahamem rozmawiał, wiedział, co mówi, kiedy mówił, że Sodoma jest niegodziwym miastem. Ale mówię, że historia lubi się powtarzać, bo chciałoby się, no tak, skoro Pan Bóg ukarał to miasto i w taki srogi sposób wylał swój gniew, chciałoby się raz na zawsze zapomnieć o tym wydarzeniu. Niestety, historia lubi się powtarzać. I kiedy otwieramy Księgę Sędziów, 19 rozdział, 22 wiersz, okazuje się, że historia lubi się powtarzać i to w sposób bardzo nieraz szczegółowy, bo czytamy, że to jest tylko 22 rozdział, 22 wiersz. Ja spróbuję opisać pokrótce całe to wydarzenie, o którym czytamy w Księdze Sędziów, 19 rozdziale. Ci, którzy czytają Biblię, pamiętają takiego człowieka, który po naszemu powadził się ze swoją nałożnicą. I kiedy ona wróciła do Betlejemu, do swojego rodzinnego miasta, on po jakimś czasie postanowił, kiedy przemyślał sprawę i zrozumiał, że może to on zawinił, postanowił ruszyć po nią i się z nią pogodzić. I kiedy ruszył po nią i tak byli w domu ojcowskim tej nałożnicy, pamiętacie to, jak ojciec był tak bardzo gościnny, że przez chyba pięć dni, już nie pamiętam, nie wypuszczał ich z domu. Ciągle mówił, wyśpijcie się, zjedzcie. I kiedy wstawali, znowu zjedzcie, znowu wyśpijcie się. I tak w kółko i w kółko. Trwało to bodajże tydzień. Ale kiedy pewnego dnia stwierdzili, że jednak muszą ruszyć, w końcu wrócić do domu. I kiedy tak szli do swojej miejscowości, zobaczyli z oddala, ponieważ słońce już powoli zachodziło, być może było tak jak teraz, zobaczyli z oddala Jeruzalem, chociaż jeszcze wtedy nie było to Jeruzalem, zamieszkane przez pogan. I wówczas ten człowiek, a był Izraelitą, Lewitą, powiedział, nie godzi się wchodzić do pogańskiego miasta. Raczej poszukajmy braci naszych, Izraelitów. Była taka miejscowość jak Gibea, do której w końcu postanowili, że pójdą, ponieważ tam bracia mieszkają, a oni im nic złego nie uczynią, tak sądził w swoim sercu. I kiedy wszedł do miejscowości Gibea, nie znalazł tam za bardzo mieszkania ani miejsca, w którym by mógł zanocować wraz ze swoją nałożnicą, ale w pewnym momencie schodził z pola pewien sędziwy człowiek. Po pracy, ponieważ już był wieczór, zauważył przechodniów, zauważył tych podróżników na placu tego miasta i zaprosił ich do swojego mieszkania. Mam nadzieję, że pamiętacie tą historię. I wtedy pojawia się ten 22 wiersz. A gdy sobie podochocili, w naszym innym tłumaczeniu po prostu pojedli, po prostu ugoszczeni byli i już sobie podochocili, pojedli, oto okazuje się, że niektórzy mieszkańcy miasta, ludzie niegodziwi, obstąpili dom i zaczęli kołatać do drzwi i wołać na sędziwego gospodarza domu, wyprowadź męża, który wszedł do twego domu, a będziemy z nim, nie, herbatkę pili albo kawowali, nie, cieleśnie obcowali. Zauważcie, jak niegodziwi to byli ludzie. Nie spodobała im się nałożnica albo jeszcze ktoś inny.
Okazuje się, że historia znowu się powtarza. Ci niegodziwcy, którzy obstąpili dom, mieli pokusę albo chętkę na tego mężczyznę. I tu historia znowu się powtarza. Okazuje się, że człowiek, a więc właściciel tego mieszkania, postępował dokładnie tak jak Lot. Powiedział, wyprowadzimy nałożnicę albo wyprowadzimy jeszcze kogoś, ale zostawcie tylko tego męża, bo jest gościem moim. Okazuje się, że tym wygłodniałym wilkom za drzwiami nie wystarczyło to, co zostało zaoferowane, gdyż, uwierzcie mi, mam wielki dyskomfort, aby o tym mówić, co tam się później działo. Ponieważ w końcu wyprowadzono nałożnicę i to, co tam się działo, wołało o pomstę chyba jeszcze bardziej niż wtedy, kiedy Sodoma grzeszyła na oczach Boga. Konsekwencją było, że ta biedna nałożnica z wycieńczenia zmarła na progu. A mężczyzna, którego to nałożnica była jakby jego, pociął ją na 12 kawałków, jak powiada Biblia, i rozesłał po całym Izraelu. I wtedy cały Izrael ruszył z połem na Beniaminitów. Zauważcie, to byli Beniaminici. Ruszył z połem i w konsekwencji, skracając to wszystko, w konsekwencji z płaczem, z wielkim żalem podnosili miecze do góry na swoich braci i wołali do Boga, mówiąc, Boże, tego dnia jedno plemię zostało usunięte. A więc tak wielka niegodziwość. I zauważcie, historia niemalże w najmniejszych szczegółach się powtórzyła. To jest niebywałe, jak wielka niegodziwość także i to miejsce napełniła. Ale aby dzisiaj się jakby sprostać temu, co obiecałem, ponieważ musimy sobie dzisiaj powiedzieć, skąd to wszystko się bierze. Ponieważ historia się lubi powtarzać, niestety żyjemy dzisiaj w XXI wieku i dlatego ten temat podnoszę, bo uważam, że Kościół powinien być na czasie. Nie mam tu na myśli jakiś tam nowinek albo jeszcze innych rzeczy, narzędzi, ale uważam, że powinniśmy głosić tą wieczną prawdę Ewangelii, ale być zrozumiałymi wobec tych wszystkich wydarzeń, które dzieją się na świecie. Możemy dzisiaj zamknąć wszystkie okna, zasłonić się i nie mówić o tym temacie wcale, ale jeśli w Kościele nie będziemy mówić prawdy na te tematy, to nasza młodzież, my młodzi ludzie albo jeszcze inni będą szukać prawdy gdzie indziej. W internecie, w mediach, a tam tą prawdę, niestety tej prawdy nie znajdą, ale będą mieli ją wypaczoną, wyolbrzymioną i w bardzo negatywny sposób podaną. W Kościele mówi się prawdę, w tym miejscu. Dlatego mam odwagę na ten temat mówić, zwłaszcza, że wokół nas to wszystko się dzieje. I my musimy wiedzieć, jako Boży lud, jako chrześcijanie, jako ludzie, których Pan wykupił, wiedzieć, co się dzieje. Kochani, historia lubi się powtarzać. Przejdę dalej. Ponieważ kaznodzieja Salomon powiedział, że znów będą robić to, co było robione kiedyś. I taka jest prawda. Obiecałem, że podam kilka takich faktów z życia, z tego, co się dzieje na świecie. I muszę z przykrością dzisiaj to mówić, że świat idzie pełną parą w stronę tolerancji, homoseksualizmu i wszystkich możliwych zboczeń, jakie tylko świat widział. Pierwszym krajem, który zaakceptował zupełnie państwowo i prawnie homoseksualizm, a więc małżeństwo osób tej samej płci, jest Holandia. Była Holandia, bo to było w 2001 roku. Dzisiaj 22 państwa zamieniły się w Sodomę i Gomorę. I mówię to z całą śmiałością. W Sodomę i Gomorę. 22 państwa. Choćby w Izraelu, chociaż Izrael nie uznał tego prawnie,
to jednak akceptuje tego typu związki, jeśli były zawarte gdzieś poza granicami. 12 marca 2015 roku, nieco bliżej, Parlament Europejski przyjął rezolucję uznającą prawo osób homoseksualnych do małżeństwa jako prawo obywatelskie i prawo człowieka. A więc to jest Unia Europejska. Co ciekawe, rezolucja została poparta praktycznie jednogłośnie. A więc te największe umysły świata, najbardziej wyuczeni ludzie akceptują to i uważają za absolutnie prawidłowe. I przypomina mi się niesamowite słowo, które dzisiaj będziemy cytować. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Rośnie poparcie dla związków tej samej płci wśród różnych denominacji chrześcijańskich. To jest coś, co jest absolutnie przerażające. Chociaż w Polsce wśród społeczeństwa, wśród nas, chciałoby się powiedzieć aż, a jednak w skali światowej jest to tylko 26% ludzi, którzy to akceptują. Jakiś czas temu było słychać o tym, że syn ożenił się z matką gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Kiedy słychać było, że kobieta ożeniła się albo wyszła, nie wiem jakby to nawet powiedzieć, mam z tym problem, ale zawarła związek małżeński z psem. A jeszcze wczoraj czytałem wiadomości i jakiś nieszczęśnik z Chin, któremu w życiu nie wyszło, postanowił, ponieważ nie znalazł sobie partnerki, postanowił ożenić się z robotem, którego sam stworzył. I zorganizował całą ceremonię zaślubin, stworzył tego robota w kształcie kobiety i no po prostu nie wyszło mu i postanowił, że to ten robot będzie odtąd z nim szedł przez życie. Problem w tym, że normalny mężczyzna przynajmniej raz, jeśli robi to więcej, to jest szczęśliwa jego żona, przynajmniej raz musi przenieść żonę przez próg nowego mieszkania. Ten nieszczęśnik, gdziekolwiek chce się wybrać, musi tego swojego robota, żonę nieść ze sobą za każdym razem. Ten robot potrafi powiedzieć kilka słów. Wydaje mi się, że potrafi powiedzieć tylko tak jest kochanie albo coś w tym stylu. Więc nie dziwię się, ponieważ ten człowiek postanowił, już zapowiada, że nauczy tego tą swoją żonę robota, nauczy jeszcze sprzątać, gotować i tak dalej. Nie dziwię się, że nie znalazł żony. Nie dziwię się, jeśli takie ma podejście. Niestety, ale mówi się, że do 2050 roku, tak podają naukowcy, związki między człowiekiem a istotą mechaniczną będą normalnością. A więc jakimiś robotami, jakimiś innymi wytworami ludzkiej wyobraźni. A więc żyjemy w takim świecie, kochani. I w takim świecie przyszło nam głosić Ewangelię i ratować ludzi, ponieważ są w ogromnym zwiedzeniu. Bogu dzięki, że nasza konstytucja póki co, jeśli jej nie zmienią, Bogu za to naprawdę dzięki. Ale nasza konstytucja wyraźnie to określa, że małżeństwem jest związek mężczyzny i kobiety. Jest to jak najbardziej biblijne i Boże. Kochani, ponieważ jestem przekonany, że jestem pewien, że dzisiaj musimy już w zasadzie kończyć. Ten wykład cały to niestety nie jesteśmy w stanie nawet dotknąć tematu, ale nie chciałbym was zostawić bez wiedzy, skąd to się tak naprawdę wszystko bierze. A jest ku temu ogromny powód. Skąd się bierze takie zwiedzenie, że ludzie nie potrafią się normalnie wiązać, tylko muszą się wiązać ze zwierzętami albo z jakimiś robotami? Chyba 2 tygodnie temu dowiedziałem się, ktoś mi przekazał, że jakiś czas temu na pogotowie zadzwoniła kobieta, ponieważ współżyła z psem i doszło do jakichś komplikacji. A więc jak ogromna niegodziwość i dzisiaj się dzieje. A jednak Pan Bóg wyraźnie powiedział. Ale
Przyczynę znajdujemy, kiedy otwieramy list do Rzymian. Pierwszy rozdział, 21 wiersz i 28. Apostoł Paweł doskonale wiedział i być może sam pewnych rzeczy doświadczał i widział, bo i w Cesarstwie Rzymskim nie brakowało różnego rodzaju niegodziwości. Czytamy w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, to jest to słowo, co cytowałem, a stali się głupi. Jakąż jest to głupotą? Nie móc albo nie chcieć związać się z żywym człowiekiem, a robota sobie stawiać za żonę. No, nie mnie to oceniać, natomiast Biblia robi to bardzo wyjątkowo. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Tak jeszcze nawiasem. Ile trzeba mądrości, żeby skonstruować robota? Naprawdę ile trzeba wiedzy, mądrości takiej technologicznej, konstrukcyjnej? Ale pomimo tej mądrości człowiek mimo wszystko jest niesamowicie nierozsądny. Czytajmy dalej. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też, słuchajcie się w te słowa wyraźnie, dlatego też, z tego powodu właśnie, że zamienili chwałę prawdziwego Boga na fałszywego Boga, przedstawiającego ptaki, albo śmiertelnego człowieka, albo jakieś zwierzęta, płazy, posągi różnych ludzi i tak dalej, dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ, jeszcze raz Biblia to podkreśla, właśnie dlatego, że ludzie zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą. Zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samym należną za ich zboczenie karę. To słowo, list do Rzymian, jest odpowiedzią na to, co się dzieje dzisiaj na świecie. I żadne zniesienie celibatu nie pomoże tym wszystkim tragediom wśród duchowieństwa. Bo nie przyczyną jest to, że jakiś duchowny nie może mieć żony. To nie jest przyczyna. Przyczyną jest to, że zamiast służyć Bogu prawdziwemu, nieśmiertelnemu, który jest godzien chwały, zamieniony jest Bóg na posągi, obrazy, jakieś rzeźby i inne rzeczy. I dlatego Bóg właśnie postanowił wydać ich. Skoro tak, to Pan Bóg tak się z tym uporał. Dlatego mówię dzisiaj, że nic nie pomoże to, że gdzieś tam w planach jest zniesienie celibatu. Gdyby to było rozwiązanie problemu, albo gdyby to był problem, zauważcie, z czym tak naprawdę duchowieństwo ma problem? Nie z tym, że chodzą do kobiet, ale właśnie z różnego rodzaju perwersją. Z dziećmi, z chłopcami i jeszcze innymi rzeczami. Nie chciałbym się na ten temat rozwodzić, ale chcę powiedzieć to jasno i wyraźnie. Niebezpieczne jest, wielce niebezpieczne jest zamieniać chwałę prawdziwego Boga i przedstawiać fałszywego Boga. Jakże jest to niebezpieczne, jeśli w naszym życiu albo w życiu jakiegoś człowieka dochodzi do przekształcenia chwały prawdziwego Boga, a stawianie sobie fałszywego Boga, to zaczyna się dziać coś niegodziwego. W historii Izraela, za każdym razem, śledźmy historię Izraela, za każdym razem, gdy dochodziło do odstępstwa od prawdziwego Boga, zawsze jakby cieniem, który szedł za nimi,
była niegodziwość seksualna. Zawsze tak było. Podam dowód, albo dam dowód tego, że właśnie takie rzeczy się działy. Kochani, czy pamiętacie historię, w której Mojżesz wyprowadził Izraela z Egiptu i pewnego dnia przychodzą pod górę Bożą? Mojżesz zostawia lud i wychodzi na górę. A ten, okazuje się, lud twardego karku wymusił na Aaronie, aby sporządzono cielca. I stworzono ogromny ołtarz, pokażę wam zresztą, bo do dzisiaj on stoi w Arabii Saudyjskiej, chociaż nie ma tam dostępu, jest ogrodzony, w zasadzie nie da się tam dojechać, to do dzisiaj on stoi. Postawiono tam złotego cielca. I zauważcie, co było automatyczną konsekwencją tego, że nagle zamienili sobie chwałę prawdziwego Boga na cielca. Automatyczną konsekwencją tego jest ostatnie słowo, które jest zawarte w tym tekście. Przeczytam całe. Nazajutrz wstali wcześnie rano. To ciele, złote ciele już stało. Ten cielec już był. Złożyli ofiary całopalne cielcowi i przynieśli ofiary pojednania. Lud zasiadł do jedzenia i picia, a potem wstali, aby się bawić. To nie była zabawa w kotka i myszkę. Naprawdę nie było tam żadnych piłek albo przedmiotów do uprawiania sportu. Tam pada słowo tzachek. Hebrajskie słowo tzachek, które oznacza nic innego jak seksualne zabawy, orgie i inne tego typu rzeczy. A więc lud, zauważcie, konsekwencją momentalną, konsekwencją postawienia albo zamiany, sfałszowania obrazu Boga, momentalną konsekwencją była pożądliwość, która była niegodna. I powiem to raz jeszcze. Odpowiedzią albo źródłem tej całej nieczystości seksualnej, która jest dzisiaj wszechobecna na całym świecie. I raz po raz kolejne państwo akceptuje to jako normalność. Źródłem tego albo przyczyną bezpośrednią jest to, że odrzucono prawdziwego Boga, a wykształtowano w jakichś myślach filozoficznych albo w ideologiach, albo pod postacią jakiejś religii fałszywego Boga. I automatyczną konsekwencją tego typu zamiany prawdziwego Boga na fałszywego jest niegodziwość, jest zepsucie moralne. Kochani, mówię o tym dlatego, ponieważ to stawia i nas w takim dobrym miejscu. Świeckie piosenki, jest taka świecka piosenka, w radiach to leci. Każde pokolenie chce zmienić świat. Jest taka piosenka. I taka jest prawda, że każde nowe pokolenie chce coś zmienić, coś wnieść. W wielu miejscach, w wielu zborach dochodzi do konfliktu pokoleń. Bo jedni chcą tak, starsi chcą tak, młodsi chcą tak. Ale niech mi wolno będzie zacytować jedną z największych przestróg, jakie ja odczytuję z Bożego Słowa. Zapomniałem wam, ponieważ się śpieszę, zapomniałem wam wyświetlić. To właśnie ten ołtarz, na którym stanął ten złoty, to złote zwierzę, któremu się lud zaczął kłaniać. Na tych skałach, które widzicie, wyryte są inskrypcje, rysunki cielców. Izrael, kiedy tam koczował, kiedy tam biwakował, zostawił też i w ten sposób ślad po tym, że tam byli. To jest w niedalekiej odległości od góry Synaj. Ale jest pewne słowo, które zawarte jest w księdze Daniela, które uważam za jedno z największych wyzwań dla mnie i dla młodego pokolenia. Ponieważ mowa tu jest o człowieku niegodziwym, w taki proroczy sposób. Mowa jest, domyślam się, że mowa jest o władcy, o antychryście, który ma przyjść. I jest napisane, że zamiast tego czcić będzie Boga warowni, Boga, którego nie znali jego ojcowie. I kiedy pierwszy raz trafiłem na ten fragment, bardzo mnie uderzył. Boga, którego nie znali jego ojcowie. Moim zadaniem
kiedy zwiastuję, kiedy opowiadam, kiedy w ogóle po prostu żyję i obcuję razem, wspólnie z braćmi i siostrami, jest przedstawiać Boga, pod którym nasi starsi ojcowie podpiszą się całym sercem i powiedzą: to jest mój Bóg. Służysz temu samemu Bogu, któremu ja służyłem przez lata. Problem w tym, że dzisiaj właśnie tą chwałę prawdziwego Boga się zamienia. Kiedyś w wielu miejscach zwiastowało się krzyż, opamiętanie, pokutę, Golgotę i wszystko, co wiąże się z tym, że należy nieść krzyż i naśladować Pana. W wielu miejscach zaniechano takiego zwiastowania i zwiastuje się inne rzeczy. Bóg jest zawsze łaskawy, możesz mieć orientację, jaką chcesz, On zawsze cię kocha, jest dobry, miłosierny i tak sobie żyj z Nim i po prostu wszystko jest dobrze. Ale pod taką nauką moi ojcowie, których ja znam, się nigdy nie podpiszą. Bo to nie jest prawda, bo to nie jest Bóg, którego znali nasi ojcowie. Dlatego o tym mówię w takim szybkim skrócie, błyskawicznym, choć cały ten temat wymaga niesamowitej uwagi, takiego spokojnego podejścia. Natomiast chciałem przede wszystkim was uświadomić o tym, że to, co się dzieje na świecie i co będzie postępować, niestety, ponieważ Pan Jezus powiedział, jak za dni Lota, będzie tak i za dni przyjścia Syna Człowieczego. Jak tam panowała ogólna akceptacja niemoralności, tak dzisiaj będzie ogólna akceptacja niemoralności na całym świecie. Chciałoby się modlić: Panie, zachowaj nasz kraj, abyśmy do końca, jak światło w Europie, jak światło na świecie, nasz kraj niech pozostanie wolny od tych niegodziwości. Chciałoby się tak, ale Pan jeden wie, jak to wszystko będzie dalej wyglądało. Kochani, wiem, że dzisiaj rzuciłem taki cień na tej błogiej atmosferze, którą mieliśmy od samego początku, ale niech to będzie w naszej świadomości, że to tylko i wyłącznie przybliża nas do spotkania z naszym Panem i Zbawicielem. Świat będzie coraz bardziej brnął w ciemność. I powiada jeszcze w jednym miejscu Księga Daniela, że na końcu czasów ludzie będą wybielani, będą się oczyszczali, a więc będą postępować w stronę światłości i czystości, ale niegodziwi będą czynić niegodziwość. I więc i ta odnoga będzie znajdowała wielu zwolenników. A więc, kochani, niestety dzisiaj bardzo krótko chciałem tylko rzucić temat, ale następnym razem, jeśli Pan pozwoli, będziemy temat kontynuować, spróbuję jeszcze raz do niego podejść, spokojnie porozważać wspólnie z wami i z pewnością na następnym wykładzie omówimy sobie, ponieważ ostatnio o tym powiedziałem, że do dziś w Izraelu stoi znak, taki ostrzegawczy znak, które można dotknąć, któremu można się przyjrzeć, do dziś tam stoi jako przestroga dla nas, którzy tak jak tamten znak w pewnym momencie doświadczył ratunku i wyjścia, to jednak nie skorzystał do końca z tego ratunku. Wiem, że niektórzy z was doskonale wiedzą, o czym mówię, ale muszę was jakoś zachęcić na następny wykład. Kochani, niech was wszystkich Bóg błogosławi. Nie dziwcie się, że o takich sprawach mówimy w Kościele. Ja jestem pewien jak nigdy dotąd, że w Kościele należy o takich sprawach mówić. Przede wszystkim z tego względu, abyśmy świadomi byli czasów, w których żyjemy. Amen.